Wyruszyłem na tą wyprawę, żeby przejść pustynne góry, a tymczasem pustynne góry od kilku dni, przynajmniej raz dziennie, częstują mnie deszczem. No nie wygląda to jak przejście przez pustynię, zwłaszcza kiedy o 7 rano budzi się ulewa i burza z piorunami. Z tamtej ściany zszedłem właśnie przed chwilą. Przy dobrym powiększeniu widać nawet żółtą płachtę, gdzieś w połowie wysokości. Użyłem jej, żeby opuścić plecak w kluczowym miejscu. Jakby trzasnęła, to znalazłem go 200 metrów niżej. Na zboczach tylko 200 metrów powyżej leży śnieg. Na górach dookoła zasypało wszystko powyżej 2500. Ja jestem trochę niżej, ale przyznam się, że we wszystkich moich ciuchach czuję niezły chłód. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Jakieś pół kilometra w górę i pół kilometra w dół. Najciekawsza jest ta przełęcz, która leży gdzieś tam pod śniegiem.